Musimy dzisiaj śpiewać krótsze piosenki, dlatego że chce się tańczyć. No, wreszcie przyszedł poniedziałek, oprócz soboty, o której wspominałem, że jest piękna, bo tak dużo ludzi przychodzi do Grobu Pańskiego, to poniedziałek jest cudowny, bo już się pojawia tęsknota, żeby tańcem wychwalać Pana Boga. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tym roku wyjątkowo piękna pogoda była na święta. Nie wiem, czy zauważyliście, bo często tam w tym internecie siedzimy. Dziękujemy Panu Bogu za śliczne słoneczko. Naprawdę, słuchajcie, nie pamiętam takiej Wielkanocy. Może kiedyś była. Bardzo piękna i za wszystkim, którzy organizowali, łącznie z naszą dzielnicą, bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, co się dzieje, kiedy przyjeżdża do parafii biskup? No oprócz tego, że niektórzy, podobno już tam niektórzy, mniej ludzi przychodzi, bo długie kazania są. Obiecuję, że no nie jestem biskupem, ale dzisiaj króciutko powiem. Stawia się zamiast 6 świec 7, bo 7 to jest pełnia. I taki pamiętam, chłopiec podchodzi do mnie, ministrant, i mówi: number 7 is the happy number. Więc szybko w Google'ach przetłumaczyłem, że w porządku, że jest po prostu pełnia. Ale dzisiaj chciałem dołożyć do liczby, do cyfry 7 jeszcze drugą liczbę, 11. Kto pamięta Ewangelię o robotnikach godziny 11? Godzinę tylko pracowali ci z godziny 11, a Pan Bóg ich zrównał z tymi, co cały dzień tam w tej winnicy pracowali. I ten number 11 też jest happy number. A dzisiejsza Ewangelia dokładnie mówi to samo. To jest Emaus tak zwane, czyli ci zrezygnowani. Pan Jezus umarł, ich mistrz i nauczyciel. I idą, uciekają, bo się robi w Jerozolimie niebezpiecznie. Idą sobie do wioski Emaus, oddalonej 60 stadiów, czyli 11 kilometrów od Jerozolimy. No i z każdym krokiem narasta zmęczenie i zwątpienie. To wszystko na nic. Cały nasz wysiłek, to nauczanie tam 2-3 lat z Jezusem, wszystko obraca. No i oczywiście, pamiętamy, przyłącza się ten nieznajomy. Dobrze, nie wiedzą, kto to jest. I Pisma im w drodze wyjaśnia. I pewnie ten jedenasty kilometr, kiedy zapraszają go do Emaus i dzielą chleb. Najczęściej mówimy o tym, że to łamanie chleba, dzielenie chleba, czyli mszę odprawili. Nagle otwierają im się oczy i widzą, że tym nieznajomym jest sam Jezus zmartwychwstały. Droga powrotna z Emaus do Jerozolimy liczy dokładnie tyle samo, 11 kilometrów, ale jest to już droga pełna radości i nadziei. Co jest z nami? Często właśnie taka rezygnacja albo zaniżona samoocena. Jak ktoś tutaj z nas obecnych ma taką zaniżoną samoocenę, jestem niczym, jestem w ogóle nikomu niepotrzebny, to jest straszna trucizna. Brak wiary, takiej ufności, takiej dziecięcej do Pana Boga, to jest straszna trucizna. I dzisiaj w święto Emaus, już kończę, można powiedzieć, że za tym ministrantem, który biegle władał angielskim, że 11 też jest szczęśliwą liczbą. Number 11 is the happy number. Amen. Módlmy się.